Czy masz świadomość? Być może to będzie najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek trzymałeś w ręku. Być może uratuje życie twoje albo kogoś, kogo kochasz. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment rekomendacji pani Miry Suchodolskiej, publicystki dziennika Gazety Prawnej. Pani redaktor rekomenduje książkę Kiedy odchodzą, której autorem dzisiaj gościmy, pan Daniel Dziewit. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry. Pan Daniel Dziewit, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filozoficzno-teologicznym oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia uzależnień w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie. Były dziennikarz mediów lokalnych i ogólnopolskich, autor kilku książek i właśnie o jednej z nich dzisiaj rozmawiamy. Panie Danielu, o czym jest książka Kiedy odchodzą? O tym, co się dzieje w rodzinach, w których ktoś odebrał sobie życie, popełniając samobójstwo. To narracja ojców, matek, przyjaciół, znajomych, którzy bezpośrednio zetknęli się z samobójstwem w swoim życiu. Odpowiadali na dwa pytania, co się stało i w jaki sposób w dalszym życiu sobie radzili z tym zdarzeniem. A skąd pomysł w ogóle na to, żeby zająć się takim tematem? Mój kolega odebrał sobie życie, prosił mnie o spotkanie, mieliśmy pogadać. Wiem, że miał jakieś problemy o podłożu ekonomicznym. I przed świętami Bożego Narodzenia był sygnał o takie spotkanie. Powiedziałem, nie ma problemu. Umówiliśmy się po Nowym Roku, a 2 stycznia zadzwonił do mnie inny znajomy, że Marcin nie żyje. To było dla mnie o tyle trudne, że znałem go jako człowieka bardzo radosnego, dynamicznego, pozytywnego. I miałem świadomość, że on chce ze mną o czymś porozmawiać. No już do tej rozmowy nie doszło i od tamtego momentu zacząłem myśleć o napisaniu książki, tak trywialnie ujmując kwestię o samobójstwach. Natomiast uznałem, że ja nie chcę, że to bez sensu, bo o samobójstwach jest tak dużo różnego rodzaju informacji, że o tym to raczej nie. No i tak przez 1,5 roku chodziłem z taką myślą i w pewnym momencie pomyślałem, a co by było, gdyby osoby, w których życiu to nastąpiło, opowiedziały o tym. Być może byłoby to dla nich terapeutyczne. Być może poprzez wyrzucenie tej traumy kto inny z tego skorzysta? I kiedy już doprecyzowała się ta myśl, że to tak ma być napisane, no to zacząłem szukać bohaterów. Co było niesłychanie trudne, bo osoby, które to dotknęło, nie chcą się zwierzać, nie chcą o tym mówić z różnych powodów. Dlatego są całkowicie zanonimizowane w tej książce. W pierwszej części, bo książka składa się z dwóch części, w pierwszej możemy przeczytać 25 opowieści, właśnie rozumiem takich osób, o których pan przed chwilą powiedział, 25 opowieści o życiu i śmierci. I ja teraz przeczytam państwu fragment początku pierwszej opowieści. Andrzej i Ewelina byli parą.
On 6 lat starszy, ona ledwie przekroczyła 18 rok życia. Przytulali się do siebie, rozmawiali o nadchodzącym Sylwestrze i zabawie, która była przed nimi. Ewelina wspomina ten wieczór jako dobry wieczór, chociaż widzi też ten moment, kiedy odwraca się plecami do Andrzeja, aby przyciszyć radio, a gdy chce wrócić i usiąść na kanapie obok niego, widzi jedynie otwarte okno i spadające z parapetu ciało. Ten fragment, tą opowieść rozpoczyna, ta opowieść rozpoczyna pana książkę. Dlaczego właśnie ta, i proszę przybliżyć tą historię słuchaczom. To była osoba, która studiowała ze mną na studiach podyplomowych i no tam takie standardowe jest pytanie, czym się zajmujecie, co robicie w swoim życiu, więc to był ten moment, kiedy starałem się już zbierać jakieś materiały i mówiłem, że mam taki zamiar i po pół roku powiedziała o tym publicznie, co wydarzyło się w jej życiu. A jako, że jest to taki rozdział, który zawiera w sobie bardzo wiele różnego rodzaju takich zjawisk socjologicznych, począwszy od tego, że pod wieżowcem, w którym to się wydarzyło, zebrała się taka grupka osób, które zaczęły modlić się za zmarłego, odprawiać modły, a z drugiej strony ta sama grupka krzyczała do tej młodej, wtedy 18-letniej dziewczyny, to ty go zabiłaś. Pretensje ojca tego chłopaka podczas pogrzebu, że jest zabójczynią. Pojawia się tutaj element duchowy również w tym rozdziale, czyli takie poczucie wstydu, że bohaterka jest i była osobą wierzącą. I reakcje sąsiadów, którzy wylewali farbę czerwoną pod jej drzwiami i na klatce schodowej, żeby nie zapomniała, że to ona go zabiła. No i taki szczegółowy opis tego, w jaki sposób się z nim żegnała, klęcząc nad jego ciałem, był zobrazowaniem takich różnych postaw ludzkich i jej walkę o siebie, jej przerwaną szkołę, jej walkę o to, żeby wrócić do życia, żeby zbudować zaufanie do innego mężczyzny, który później ją szantażował, że zrobię to samo, co twój pierwszy facet. Potem pojawia się również uzależnienie jej córki po wielu latach od twardych narkotyków i ona jako matka staje przed bardzo trudnym wyborem wystawienia walizek za drzwi swojej córce, która na jej oczach, można powiedzieć, na raty popełniała samobójstwo. A kończy się to puentą, w której ojciec nieżyjącego po kilku latach przychodzi z przeprosinami za to wszystko, co jej powiedział. Ona ostatecznie staje na nogach, bo córka podejmuje leczenie i wychodzi z tego uzależnienia. Potem rodzi jej wnuczkę. Dziś ta osoba jest terapeutą do spraw uzależnień. Dlatego ten rozdział jest pierwszą opowieścią, która otwiera tę książkę. A jakby pan mógł powiedzieć, co przy pisaniu tej książki zrobiło na panu najmocniejsze wrażenie? Co szczególnie pozostawiło ślad, mimo że już ta książka została wydana, a pan nadal gdzieś do tego co jakiś czas wraca? Czy jest coś takiego? Jest, tak. Został mi taki efekt uboczny, z którym od czasu do czasu się mierzę. To znaczy, że po wyjściu z bloku, z klatki schodowej, to w pierwszych ponad roku nawet, tak gdzieś taka obawa się pojawiła, że ktoś mi na głowę spadnie. A druga to nie miałem nigdy lęku wysokości. On się pojawił, kiedy stoję na balkonie, nie czuję się komfortowo i
to też we mnie zostało. I gdzieś taki głęboki smutek, że to, co napisałem w tej książce, że będzie przybywało samobójstw, niestety iści się na naszych oczach. Wolałbym, żeby tak nie było. W pierwszej. A największe wrażenie, takie, tak, gdzie się jakby zmierzyłem jakby wprost, to ojciec młodego człowieka zadał mi pierwsze pytanie, czy chcę zobaczyć zdjęcia, czy ja chcę zobaczyć zdjęcia. Powiedziałem, że tak, że proszę, jasne. On to pokazał mi takie postery A3 swojego syna w trumnie, który wyglądał jak mumia, gdzie ojciec miał wątpliwości co do tego, czy to w ogóle jest jego ciało. A później szczegółowo opowiadał o tym, jak doszło do tego, że jego syn targnął się na własne życie. Porażające, plus masę innych takich sytuacji, w których osoby płakały, pokazywały mi prezentacje w PowerPoincie bliskiej osoby, wspominając ją, patrząc na tę prezentację. No i te łzy ludzkie, łzy, to na pewno zapamiętam do końca mojego życia, tym bardziej, że niektóre osoby zwracają się do mnie, opowiadając o tym, co spotkało ich w życiu, jeśli chodzi o śmierć samobójczą. No to też przypominam sobie taką rozmowę, w której pani przytacza sytuację, gdzie znajduje męża w łazience, on sam sobie wbił nóż w serce, pozostawił 3 córki, w domu śmierdziało krwią. I ta pani szukała ratunku, szukała pomocy takiej o podłożu psychologicznym, terapeutycznym. Dużo, dużo od tamtego czasu jest też takich historii, gdzie ktoś pisze, potrzebuje to z siebie wyrzucić. Mi utkwił w pamięci taki fragment, gdzie, ja może go zacytuję, opowiadał o swojej traumie i o swojej żonie, która śpi w łóżku zmarłego syna. Zamyka się w jego pokoju, z którego nie wychodzi prawie na zewnątrz. Leży w tym łóżku godzinami, nie chce z nikim rozmawiać. W pokoju ich syna wszystko zostało pozostawione na miejscu. Pomimo upływu kilku lat na podwórku stoi cały czas jego samochód. To są opowieści, które faktycznie przeszywają ciało i kręgosłup. Panie Danielu, druga część książki to zapis panelu dyskusyjnego. Kto z kim dyskutował i co było przedmiotem tej dyskusji? To jest profesor Leszek Melibruda, są panie dwie, psycholog, pani Marta Bem i pani Renata Chronowska. Postanowiliśmy taki panel dołączyć, żeby złagodzić ten przekaz, żeby nie był tak mocny, żeby z punktu widzenia takiego fachowego odnieśli się do tych zdarzeń, a również do tego, w jaki sposób osoby, bohaterowie tej książki podnosili się z tej potężnej dla nich traumy. Tam pan Melibruda użył takiego sformułowania, że szukamy my ludzie takiej książki kucharskiej na życie. Jak jej nie znajdujemy, to nasze losy, nasze drogi w różny sposób, w różnych kierunkach idą. Odnosili się do tego zjawiska kryzysu egzystencjalnego, który narasta. Tam na końcu jest też rozmowa z logoterapeutą. Proszę tego nie mylić. Znaczy generalnie chodzi o logoterapię imienia Wiktora Frankla, pewnego psychoterapeuty, który przeżył Holokaust, odcinał samobójców ich sznury pod groźbą kary śmierci, organizował też psychoterapię dla więźniów. Jednocześnie ten rozmówca jest zakonnikiem i psychoterapeutą. I tam rozmawiamy o sensie życia, o wyborach, o cenach, o
tym, żeby wstrzymać tego wewnętrznego prokuratora, sędziego i policjanta, który w nas jest. Takie pochopne ocenianie. To, co zapamiętam też, takie marzenie pewnej pani, która jako młoda dziewczynka znalazła ojca przywiązanego do belki. Miała wtedy 8 lat, widziała, słyszała potworny krzyk matki. Później jej wujek odszedł w taki sam sposób i jej wnuk. I ona powiedziała mi tak, mówi, proszę pana, ja już jestem starą kobietą i tak sobie marzę, bo my byliśmy dziećmi Wisielca na wsi. Pokazywano nas palcem, to był wstyd, to był ostracyzm. Ja sobie tak marzę, żeby doszło do takiej zmiany, jak w przypadku chorób nowotworowych, gdzie kiedyś ludzie wstydzili się nowotworów, kiedy ukrywali tę chorobę. Ja bym marzyła, żeby zmienił się stosunek do nas, osób dotkniętych samobójstwem. Również dlatego napisałem tę książkę. A dlaczego pana zdaniem Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, nie widzi pandemii samobójstw? Na czym polega też efekt Wertera, o którym pan wspomina w książce, i kto właściwie na milczeniu o samobójstwach dzisiaj korzysta, a kto traci? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Znaczy, tu jest kilka takich pytań zamkniętych, które na pewno nie mamy na to czasu, żeby takie szczegółowo omówić. Natomiast dlaczego WHO nie widzi pandemii samobójstw? Bo wykorzystuje w sposób instrumentalny tak zwany efekt Wertera. To jest zjawisko z lat 70. XX wieku, ukute przez pewnego naukowca. Później sięgnięto jeszcze do bodaj XVIII wieku i do powieści Goethego, Cierpienia młodego Wertera, który odbiera sobie życie, bo jest nieszczęśliwie zakochany. Czyli krótko mówiąc, WHO nie chce naśladownictwa, bo tego rodzaju fakty uruchamiają pewien łańcuszek naśladowców, w związku z tym jakby tematu i problemu nie było. I zasłaniają się tym efektem Wertera. Jest to bardzo wygodne, bo wyobraźmy sobie, że są badania, twarde badania naukowe Amerykanów, które wprost wykazują korelację pomiędzy wzrostem depresji i wzrastającej liczby samobójstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mówimy o ludziach młodych przede wszystkim. I ta korelacja jest związana z technologiami cyfrowymi. Wyobraźmy sobie, że WHO mówi, słuchajcie, smartfona używamy tylko 1,5 godziny dziennie, laptopa godzinę, bo to zabija wasze dzieci. No to jest po prostu abstrakcja, utopia i to nigdy nie nastąpi. Gdyby chcieli powiedzieć, jakie są konsekwencje czy skutki uboczne psychotrupów, czyli leków, które mają pomagać, a wzmagają myśli samobójcze i akty samobójcze, no to nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ich finansować. Bo to są wielkie pieniądze, wielkie korporacje, wielkie biznesy, więc nie ma tematu, nie ma problemu, nie ma pandemii. Media piszcie tak, jak my chcemy. Jedyny tutaj taki pozytywny jakby wątek związany z tą organizacją jest taki, że zasugerowano taki kodeks jakby pisania o samobójstwach, żeby na końcu tekstów pojawiały się telefony wsparcia, telefony zaufania osób, które są w jakimś kryzysie. No to tutaj jest jakiś plus. Natomiast wydaje mi się, że te argumenty, które przytoczyłem, są logiczne. No, problem niestety jest również, rozumiem, w Polsce. Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem dane jeszcze niepełne Komendy Głównej Policji, że w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 zwiększyła się liczba prób samobójczych w grupie dzieci i młodzieży. Od początku stycznia do końca listopada ubiegłego roku 1339 nastolatków próbowało odebrać sobie życie. Jak pan to skomentuje? Znaczy, ja nie lubię statystyk, dlatego że faktycznie można odnieść takie wrażenie, że to jest jakieś rozwiązanie.
trudnej sytuacji, w jakiej ktoś w danym momencie się znalazł, albo postępująca choroba gdzieś, ona jakby finalizuje się w tym akcie samobójczym. Poza tym te dane, one nigdy nie będą precyzyjne. Jest to niemożliwe po prostu. Żebyśmy mogli tak co do dziesiątki ustalić. Natomiast jest to dokładnie jeden do jednego to samo zjawisko, które występowało przed pandemią w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czyli zmalała liczba zabójstw, gwałtów, niechcianych ciąż, opustoszały puby, dyskoteki, galerie handlowe, młodzi zasiedli przed kompami, spędzając coraz więcej czasu przed nimi. I to ma wpływ na głowę, to ma wpływ na myśli, to ma wpływ na wybory, na myślenie o wartościach. I na to są twarde badania. To jest dokładnie to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I ta skala niestety rośnie. Mówię to z wielką takim rozdarciem, bo nie ma większej traumy, kiedy dziecko samo sobie chce zadać śmierć dla rodziców, dla bliskich, dla szkoły, nauczycieli. To są straszne historie. Jedna z bohaterek powiedziała mi, że należy ten temat mieć zawsze z przodu głowy, nie z tyłu. Czyli żeby o tym mówić, żeby pokazywać, żeby wyjaśniać, tłumaczyć, nie uciekać, nie zamiatać pod dywan, bo nie zamieciemy tego pod dywan. Nie da się tego zrobić. No to tak a propos tego wzrostu, poza tym ilość negatywnych, takich smutnych informacji, które budzą w nas lęk, obawę, strach o przyszłość, kryzys ekonomiczny, utrata pracy, napięcie w rodzinach. No w mojej też było, żeby nie było tak, że oto siedzi jakiś gość i opowiada. No też zaburzyło to jakiś spokój, chaos, sprzeczne informacje. To wszystko oddziałuje na nas i ma niestety takie smutne konsekwencje. Używa pan w książce takiego terminu osoby porażone. Może pan wyjaśnić? No to jest szok, jeżeli młody chłopak wraca ze szkoły i skacze z balkonu, lub dziewczynka mówi dobranoc i pyta mamę, czy będzie ciasto malinowe następnego dnia, swoją mamę, a ta znajduje ją w pokoju wiszącą na sznurze. Jeżeli syn mówi, że zje obiad, jak wróci z wycieczki rowerowej, to jest porażające. To jest często niesłychanie zaskakujące. Dlatego tak często jakby publika, tak to nazwijmy, no przecież był taki radosny, taki towarzyski, nie mówił o problemach, nie dzielił się tym. Oczywiście są też takie przypadki, gdzie pewne sygnały były, pewne symptomy były, było leczenie, pojawiły się leki, czy jest diagnozowana schizofrenia, takie sytuacje też są. Natomiast to sam fakt jest porażający, bez względu na to, kogo dotyczy i ile ma lat. Rozmawiałem z mężczyzną, który wraz ze swoim 7-letnim synem pojechał na lody w niedzielę i kiedy wrócili, zastali w salonie wiszącą matkę. Reanimacja, próba ratowania życia. No, jak ten mężczyzna o tym mówił, jak później toczyło się jego życie, byliśmy w kontakcie, no to jest porażające, to jest absolutnie nieporównywalne do nagłej takiej śmierci w wypadku drogowym, samolotowym, czy jakimś innym nieszczęśliwym zdarzeniu, które może spotkać nas. To jest niebywałe. I zwraca pan też uwagę, że to grono tych osób porażonych jest duże. Do nich zalicza się rodzina, przyjaciele, znajomi. Często myślimy o samobójstwie jednej osoby, a nie mamy na myśli, raczej nie bierzemy pod uwagę właśnie tych innych osób, które są, tak jak pan mówi, porażone. No jest pewna szkoła, na przykład w województwie lubelskim, gdzie najpierw pani pedagog, a później pani, która uczyła matematyki, odebrały sobie życie. No to możemy sobie jedynie wyobrazić, co działo się w tej szkole, co zapamiętały te dzieci, o czym mówiono w rodzinach.
No, to nie jest tak, że dotyczy to tylko jednej osoby. Jeżeli ktoś robi to w jakimś spektakularnym miejscu, jak na przykład w Złotych Tarasach w Warszawie, no to osoby, które tam pracują, o tym wiedzą i tak dalej. Więc statystycy niektórzy mówią, że to dotyka około 12 osób, ale jakie to ma znaczenie? No, nie ma człowieka, jest potężna trauma i ogromne poczucie winy u osób, które wydaje mi się, że mogły temu w jakiś sposób zapobiec. Porusza pan też w książce wątek kosztów. Czy może pan powiedzieć coś więcej? Koszt jednego samobójstwa. No, z jednej strony brzmi nie wiem, mojej Magdzie, mojej żonie, gdy powiedziałem o tej książce i powiedziałem, że też ten wątek jest poruszany, no to była bardzo zdziwiona, no ale zaraz, jaki koszt? Finansowy. Mhm. To się szacuje mniej więcej na 400 tysięcy złotych na osobę. Natomiast jeżeli weźmiemy, pomnożymy razy pewnych skutecznych prób samobójczych, no to na 2018 rok to jest ponad 2 miliardy złotych. Natomiast jeżeli byśmy wzięli jeszcze różne inne współczynniki, nie chcę tego tu teraz tłumaczyć, nie mamy na to czasu, to może być i 9-10 miliardów złotych. Możemy udawać, że nie ma tego tematu, możemy zamykać oczy przed nim jak najbardziej, powiedzieć nawet, że to jest niesmaczne, ale fakty są takie, że koszt leczenia psychiatrycznego, któremu ulega bardzo wiele osób dotkniętych samobójstwem, też jest realnym kosztem, ktoś za to płaci. Służba zdrowia też nie żyje z jakichś darowizn, tylko z pieniędzy publicznych. Więc są to duże, bardzo duże pieniądze. No właśnie, tutaj pan, zaznaczyłem sobie też ten fragment, kiedy pan o tym mówi i pojawia się takie zdanie, tym bardziej zastanawia bezsilność nie tylko Światowej Organizacji Zdrowia, dotycząca milczenia i braku zdecydowanego przeciwdziałania zachowaniom samobójczym na świecie. A jak to jest w Polsce? Jak pan skomentuje, czy pan, jak pan widzi próby przeciwdziałania? Są takie, na ile są. No, do szkół trafiły pewne wytyczne i to było bodaj 2 lata temu. Te wytyczne miały pomóc dyrekcji i pedagogom w tym, w jaki sposób próbować wychwycić, zobaczyć taki kryzys u dziecka, u młodego człowieka. Natomiast tak z ludzkiego punktu widzenia, po dotknięciu tego tematu bardzo, bardzo blisko, no, jest niesłychanie trudno znaleźć tą książkę na życie i sposób na przeciwdziałanie samobójstwu. Ja staram się koncentrować na tym, bo to też są fakty, że jeżeli mamy jakiś telefon zaufania, pod który zadzwoniono 1 200 000 razy rocznie, to robota, którą wykonują ci ludzie, jest absolutnie fenomenalna, bo patrząc na to z tej strony, na ilość tych kryzysowych telefonów, gdzie często pojawia się ten kryzys egzystencjalny i ta niechęć już do życia, no to jednak jest to ogromny sukces. Tych osób, bezimiennych osób, pracujących przy tych telefonach, jest ich kilka, tych alarmowych, tak? Więc patrzę na to z tej strony, że jest masa ludzi, która przypłacając nieraz też swoim zdrowiem, pomaga i są też tego efekty pozytywne, bo tak jest. To też trzeba na to spojrzeć, że mamy takie telefony.
No dobrze, i na koniec wątek, jak czytałem tą książkę, to przypomniałem sobie moje refleksje związane ze śmiercią, które swego czasu wywołały książki Castanedy, szczególnie Podróż do Ixtlan. I teraz fragment z tej książki. Śmierć to nasz odwieczny towarzysz. Zawsze podąża po naszej lewej na wyciągnięcie ręki za nami. To jedyny mądry doradca, na jakiego może liczyć wojownik. Jeśli wydaje mu się, że wszystko zmierza ku złemu i że za chwilę zostanie unicestwiony, wojownik może obrócić się ku śmierci i spytać, czy faktycznie tak jest. Śmierć odpowie mu wówczas, że się myli, że jedynie jej dotknięcie się liczy. A ja jeszcze cię nie dotknęłam, powie. I pamiętam, jak zetknąłem się właśnie z tą ideą śmierci jako doradcy, naszego doradcy życiowego, to uzmysłowiłem sobie, że o tej śmierci właściwie rzadko rozmawiamy. Rzadko rozmawiamy, kiedy żyjemy, dopiero kiedy się staje taka czy inna tragedia, to wtedy ona się pojawia i tym bardziej jest to dla nas taki grom z jasnego nieba. Czy pana zdaniem nie powinniśmy właśnie w ramach profilaktyki więcej rozmawiać o śmierci, ale w takim innym, niepogrzebowym wymiarze? Staram się, panie redaktorze, unikać takich rad, bo wierzę w to, że nasi słuchacze są osobami myślącymi i mamy tak wielu dzisiaj doradców, co mamy robić, co mamy myśleć, że naprawdę staram się nie dołączać do tego gremium, ale powiem panu, że na etapie pisania tej książki trafiłem do Muzeum Lalek w Warszawie. Tam jest kilka sal i ja tam byłem indywidualnie. Była pani przewodnik, opowiadała dzieciom różne fajne historie. To są takie zabytkowe domki dla lalek, które były w XVIII, XIX wieku bardzo modne, XX też. No i przed wejściem do jednej z tych sal pani przewodnik do tych dzieci powiedziała tak. Mówi, no będą tutaj takie drastyczne niektóre te domki, ale to tak szybko przejdziemy i pójdziemy dalej. Na czym polegała drastyczność tych domków? Otóż kiedyś były domki dla lalek, gdzie dzieci miały lalki w postaci księży, zakonnic, zakonników. I mogły sobie poodprawiać msze tymi lalkami, tam był ołtarz. I w jednym z tych domków był celebrowany pogrzeb. Czyli była mini lalka w trumnie i zakonnice, które się modliły za osobę, która zmarła. Pani przewodnik użyła takiego też określenia, że to może być trochę traumatyczne. No tak, jeżeli więcej byśmy na ten temat rozmawiali my, czyli ja w mojej rodzinie, zaczynając od siebie, to nie byłoby to takie odległe. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, żyjemy w czasach kultury życia, poprawiania pośladków i tym podobnych rzeczy, czy tam pakowania mięśni, a próbujemy to, ten fakt, jakim jest śmiertelność człowieka, wyprzeć z naszej świadomości. No, jak się to wypiera, no to niestety jest bardzo szokujące. Nie mam recepty i nie wiem, czy 50 lat temu dzieci były bardziej odporne na fakt śmierci, kiedy ciało wystawiano w domu i ono tam było wystawione przez 3 dni. Ja tego nie wiem. Trzeba by zapytać osoby, które wtedy brały udział w tych ceremoniach pożegnalnych. Natomiast co do samej śmierci samobójczej, to jestem zdania, że rozmawiajmy o tym. Nie bójmy się tego. Spójrzmy na to z różnych perspektyw, z różnych stron. Często osoby, które chciałyby odejść, tak myślą na dany moment, że ten świat jest do dupy, że one się w nim nie widzą, że on nie jest ich, ten świat.
że nie mają innego wyjścia. I przytoczę tylko jeden telefon kiedyś wieczorem, bo jestem w takim stowarzyszeniu przeciwdziałania samobójstwom. Zadzwonił ktoś do mnie, byłem zaskoczony, to był wieczór. Młody człowiek, lekko podchmielony, powiedział, że on właśnie ze sobą kończy, a za chwilę wyskoczy, bo on nie ma wyjścia. Zadałem mu pytanie, czy stoi na dachu. Odpowiedział, że nie, że na balkonie. I drugie moje pytanie było takie, czy w tym pomieszczeniu, w którym on jest, są drzwi? On powiedział, że tak. Ja mówię, no to mamy już pierwsze wyjście, to są te drzwi. Zejdź teraz, wejdź teraz do pokoju i pogadajmy. Rzadko jest tak, że sytuacja jest bez wyjścia. Jedynie w tym ostatnim takim etapie choroby, której efektem jest śmierć samobójcza, nie jesteśmy w stanie niczego zrobić i faktycznie jako ludzie, my nie mogliśmy tego wyjścia wskazać. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Daniel Dziewit, autor książki Kiedy odchodzą. Panie Danielu, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję też. A Państwa zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!